Zapraszam na film o duperelach zaśmiecających półki i szafy. Czyli dziś naklejamy serwetki na świeczki oraz na woreczki. A szczególnie zapraszam osoby zakręcone lawendowo. Czym grubsza świeczka, tym efekt ładniejszy. Ja kupiłam swoje w IKEA. Plus woreczki bawełniane w dwóch rozmiarach. Możecie je kupić w naszym sklepiku. Serwetki i koraliki też. Oprócz serwetek dodam kilka pierdółek drewnianych. Zacznijmy od tego, że zwykły klej do dekupaż nadaje się do świec średnio. Dlaczego? Ponieważ nie chce trzymać się powierzchni. Zobaczcie, jak z niej ucieka. Więc warto zaopatrzyć się w specjalny klej do klejenia na świecach. Po pierwsze, gruntujemy świeczkę i suszymy. Gruntujemy, czyli pokrywamy ją cieniutką warstwą kleju. Po wyschnięciu możemy przyklejać serwetkę. Oczywiście najpierw ją rozwarstwiamy, ponieważ przyklejamy tylko jej jedną górną część. Niepotrzebne fragmenty obrysuję pędzelkiem z wodą i oderwę. Takie postrzępione brzegi dużo łatwiej znikają w tle. A teraz przyklejamy naszą serwetkę, smarując jak zwykle klejem od góry. Wzór jest duży, bardzo duży, więc mimo starań wyszło tak sobie, zobaczcie. No cóż, perfekcjonistką nie jestem, tym się nie przejmuję, więc jedziemy dalej. Na małą świeczkę dobieram tylko elementy z serwetki. Napis plus kilka motylków. Myślę, że wystarczy. Nie wycinam, zawsze wyrywam na wodę. Wszystko przymierzam i można przyklejać. Jak widzicie, wzór podzieliłam na kilka części. Napis, pieczątkę oraz motylki. Chcę, aby świeczki do siebie pasowały, ale nie były identyczne. A teraz pasujące do tego woreczki. W środek wkładam koszulki, aby klej nie przesiąkł i nie przykleił się do tylnej części woreczka. Użyję specjalnego kleju do tkanin. Po właściwym zastosowaniu woreczki będzie można prać w temperaturze 30 stopni. Lubię woreczki, bo są dobre na wszystko. Na suszone kwiaty i na czosnek przeciw wampirom. No i jak wiadomo, prawdziwa kobieta zrobi ze wszystkiego awanturę i piękny woreczek. Gdy klej wyschnie, wszystko trzeba przeprasować. W ten sposób stanie się wodoodporne. Prasujemy na dwie kropki na lewej stronie. Papier śniadaniowy do środka i pod żelazko. No i właśnie dzięki prasowaniu woreczek będziemy mogli prać. A jeżeli na tym Wam nie zależy, to możecie serwetkę przykleić zwykłym klejem do dekupaż. Też trzyma. Właściwie gotowe, ale nie byłabym sobą, gdybym nie dodała kilku dupereli. Czyli najpierw wywrócę woreczek na prawą stronę, a potem dodam troszeczkę perełek. To są perełki w płynie w kolorze lawendowym. Trzymają się na wszystkim, na szkle, na materiale i na czym chcecie. Wyciskamy kropelkę, zostawiamy do wyschnięcia, gotowe. A moja świeczka niestety nie jest mistrzostwem w przyklejaniu serwetek. Ale co tam, pochlapię całość farbą i będzie bombastic fantastic. Kropeczki znakomicie odwrócą uwagę od pogniecionej serwetki. A na koniec przemaluję całość jeszcze raz klejem do świec. I wracamy do dupereli. Do woreczków dodałam koraliki pomalowane na fioletowo. Jeżeli Wam się podobają, szukajcie ich w naszym sklepie. Perełki już wyschły, naprawdę trudno je zdrapać. Nie wiem jak Wy, ale ja uważam, że woreczki wyszły całkiem sympatycznie. A duża świeca? Pomijmy jakoś minutą ciszy. Z daleka wygląda ładniej, więc wyląduje na górnej półce. A malutka? Z tyłu także dostała gratisik. I jeszcze małe co nieco ze sznurka i serduszka. Naprawdę uwielbiam te wykończeniowe drobiazgi. Kilka minut pracy, a efekty często wychodzą bardzo sympatyczne. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o film, jak zrobić 4 duperele nikomu niepotrzebne i zaśmiecające półki. Ja po prostu lubię taki lawendowy świat. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.